Paweł Pawlak, może od początku. Po ważeniu złapałeś chyba z 10 kilo, z tego co słyszałem. No właśnie, trochę za sporo i na walce czułem cały czas praktycznie w żołądku, że przesadziłem trochę, nie? Bo powinienem do 8,4, 8,5 mniej więcej ważyć. Ważyłem 8,7 dzisiaj rano. Ale niestety 3 miesiące mocnego zbijania, bo ważyłem 95 kilo w maju, bo dostałem dysmi, wypadki, 2 miesiące pauzowałem i zapiekanki, różne fast foody i przytęp do 95 i rygorystyczna dieta, jak mogłem już poczuć luz, czyli w piątek po ważeniu, no trochę pocisnąłem z tym ładowaniem za dużo i dzisiaj cały dzień tam mnie brzuch bolał, że masakra. Myślałem, że jak dostanę w brzuch, to się generalnie pożygam, nie? Na szczęście nie dostałem i jakoś przetrwałem, nie? Ale to byłeś aż taki głodny, że siedziałeś i jadłeś po prostu? Cały czas mógłbym jeść, nie? Jakby mnie tam narożnik nie stopował, to bym ważył pewnie 92 kilo, nie? Ogólnie brzuch mi wyszedł strasznie wszystko i rano tylko zjadłem mocne siadanie chyba z 12 jajek i 12 kanapek i to już był mój błąd, nie? Później mnie stopowali cały dzień, zjadłem tylko jeden, później posiłek o 20 i to wszystko, no. I chyba spałeś do 17, z tego co pamiętam. No ja zawsze, w piątek uważam, że trochę sobie tam pochodzę do 22, 23 i w sobotę zawsze robię sobie taką bardzo leniuchowatą, do 17 śpię, leżę i dopiero później łapę jakby takie drugie życie i zaczynam się budzić, żeby, no wiadomo, walka zawsze 22, 23, więc trzeba leniuchować, żeby później mieć więcej energii, nie? Przejdźmy do samej walki. Przepiękne łokcie, takie twoje firmowe łokcie. Taki był plan? Tak, choć mówię, generalnie pierwsza runda pod moje dyktando, tak jak miało być, było. W drugiej rundzie już za bardzo się poczułem i dostałem niestety cepa, gdzie niestety widać moje zaczerwienie pod okiem i tam ogólnie poczułem mocno ten cios, bo się kręciło w głowie i tam chyba poszliśmy w wymianę, nie pamiętam już dokładnie. I później odzyskałem właśnie tą walkę, też Rafał się widziałem, że zmęczył i generalnie ja tlen mam bardzo mocny i nie poczułem w ogóle tlenowo, tylko czułem, że mi się trochę kręci w głowie i wiedziałem, że tlenowo to wygram i w tej rundzie ciężkie bombardowanie. Uważam, że inny sędzia by przerwał to szybciej, bo były centralne łokcie bite z góry, nie króciutkie, tylko odchylenie maksymalne i uderzenia, więc uważam, że sędzia powinien to przerwać troszkę wcześniej. No, ale zadowolony jestem z werdyktu, tylko mówię, druga runda do dupy i będzie trzeba przemyśleć trochę to, żeby to poprawić i nie dać takiej następnym razem dupy, bo było to do wygrania bez żadnych tam problemów moich zdrowotnych, bo niestety mam śniaka. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Masz śniaka, dostałeś w oko, powiedz, czy z nim jest wszystko w porządku? Jak dla mnie wszystko w porządku, tam lekarz mówi, że trochę mi się nerw rusza czy coś, ale myślę, że jest wszystko w porządku raczej. A propos tej pierwszej rundy, tam była możliwość skończenia rywala. Uważasz, co uważasz, że tam zabrakło? Było, nawet czułem, że miałem zapięty mateleł na początku, ale chyba był za śliski i chyba też łokcie miałem, nie? W pierwszej. Tak, no, nie, on się chyba nogi złapał wtedy jakoś tam. No, chyba dosiad miałem też, tak? Może czasu zabrakło i mojej zimnej głowy generalnie, mogłem to skończyć. No ale no wyszło jak wyszło, podobno jedna z lepszych walk tutaj, tak słyszę od ludzi, może uda się dostać walkę wieczorem, byłoby idealnie, nie? Zadowolony jesteś, rozumiem? Prawie zadowolony, druga runda jedynie dałem dupy, no bo niestety dostałem parę niepotrzebnych ciosów i źle to taktycznie generalnie rozegrałem, bo nie powinienem w ogóle nic dostać, bo był cały czas przewidywalny mój rywal i był rozczytany, ale niestety dostałem w tej drugiej rundzie i to jedynie jest irytujące. Dużo pamiętasz z tej walki? No ja staram się myśleć w walce i staram się wszystko zapamiętywać i patrzeć na swojego przeciwnika, no. Może nie pamiętam trochę drugiej rundy, bo dostałem naprawdę mocny cios, który mógł naprawdę skończyć walkę, bo poczułem to. Ale tak to wszystko raczej pamiętam. Trenujesz m.in. pod okiem Grzegorza Chałubińskiego. Jak oceniasz tę współpracę? To jest mój stary trener, jeden z pierwszych i lubię. Grzesiek jest też takim dobrym przyjacielem i jemu ufam przede wszystkim i dobrze nam się współpracuje. A była ta walka dedykowana synowi? Teraz każda ma walkę dedykowana synowi, bo to jest moja największa motywacja życiowa i robię to wszystkim dla niego, żeby żyło mu się po prostu lepiej w przyszłości niż mi. To jest największa motywacja w życiu. Paweł Pawlak mówi o przyszłości syna. Jaka będzie przyszłość Pawła Pawlaka? Masz już gdzieś w głowie tam powrót do tych największych laurów, największych organizacji? Na pewno chcę najpierw zrobić pas tutaj Babilonu. Myślę, że to jest bardzo możliwe. Już mam 3 zwycięstwa z rzędu w dobrym stylu. 2 ostatnie walki skończone łokciami. Każda przed czasem. Myślę, że jeszcze jedna walka i dostanę walkę o pas. Także myślę, że będzie pozytywnie, tylko
nie mieć kontuzji i wygrywać i wszystko da się zrealizować. Jeśli są chęci, jest motywacja życiowa, to wszystko można osiągnąć. Jak sądzisz, z kim będzie ta walka? Kamil Oniszczuk na przykład też się wygrał. Myślę, że bardziej bym dopatrywał Daniela Skibińskiego. Myślę, że ta walka tutaj dzisiejsza wytypuje to, czy on będzie bił się, czy jego może rywal, zobaczymy, ale myślę, że bardziej to Daniel Skibiński zasługuje o to, żeby bić się o pas. Powiedz jeszcze na koniec, jak obstawiasz walkę Szymona Kołodzkiego z Boberem? Jest to ciekawa walka i to jest przede wszystkim duży test dla Szymona, bo tak naprawdę to jest pierwszy rywal, który jest na wyższym poziomie, bo reszta, no nie ukrywajmy, że to byli ludzie, że tak powiem, tacy dużo, dużo słabsi, takie trochę ogórki. To jest już prawdziwy zawodnik i myślę, że to pokaże, czy Szymon jest naprawdę mocny, czy nie. Chciałbym, żeby wygrał, bo bardzo go lubię. Jest to rzemieślnik i typowy sportowiec. Chciałbyś w tym roku jeszcze raz wejść do klatki? Chciałbyś w tym roku jeszcze raz wejść do klatki? Chciałbym, ponieważ w marcu, no mówię, Fen mnie trochę wycyckał i nie zawalczyłem na początku marca, więc jeden start w roku jest to trochę mało, żeby się rozwijać jako zawodnik. Chciałbym, zobaczymy, chciałbym w październiku zawalczyć, żeby koniec roku święta mieć spokojne z rodziną, ale jeśli będzie możliwość, nie uda się w październiku, to chciałbym w grudniu zawalczyć jeszcze jedną walkę i dwie te walki w roku zrobić, bo jedna walka to trochę na zawodnika to mało. Powiedz jeszcze, Pawle, gdzie ci się lepiej walczy, na Fen czy tutaj na Babilonie? Zdecydowanie na Babilonie, no uwielbiam zasady z łokciami przede wszystkim i ludzi, którzy są odpowiedzialni i poważni, nie oszukują zawodników i jeśli dają słowo, że się zawalczy, to nie oszukują cię i nie mówią dwa tygodnie przed galą, że nie zawalczysz, tak? Bo tak ostatnio na Fenie mi zrobili cały okres przygotowawczy, pieniądze, które wrzuciłem w przygotowania, poszły na marne i nie zawalczyłem. Dlatego tutaj Tomasz Babiloński jest bardzo dobrym prezesem i jak daje słowo, to tak jest. To powiedz jeszcze, jakie to są pieniądze dla ciebie, żeby się przygotować do pojedynku? Spore pieniądze, naprawdę, no tak naprawdę dwie takie wypłaty normalne trzeba poświęcić, żeby no, około 4-5 tysięcy, żeby się przygotować dobrze do startów, tak? Więc to jest naprawdę dużo pieniędzy, tak? Żeby się dobrze przygotować, więc jak się traci taki okres przygotowawczy, no to jest trochę przykro, jak nic z tego się nie wyciąga. A nie ukrywajmy, że no każde stracone przygotowania, stracona walka, no zostajemy w tyle, tak? Kto opłaci lepiej, Fen czy Babilon? Myślę, że zdecydowanie Babilon, jestem zadowolony z kontraktu i będzie jeszcze lepiej. Na co dzień codzienna taka praca, czy tylko treningi? Pracuję, ale tak sobie ustawiłem pracę, czyli jestem trenerem personalnym, prowadzę grupy, treningi indywidualne i wszystko sobie właśnie ustawiam pod swoje treningi, czyli robię 10 jednostek swoich treningowych, do tego grupowe treningi personalne, jakoś się udaje z tego żyć i przede wszystkim trenować i realizować się jako sportowiec. Dzięki wielkie. Dziękuję również wam za wywiad. Bardzo dziękuję kibicom, którzy mnie dopingowali, wszystkim sponsorom, ludziom, którzy mi pomagają w dążeniu do celu i przede wszystkim mojej rodzinie narzeczonej i pozdrawiam mojego syna, który pewnie już śpi. Dzięki wielkie.